Cześć. Cześć. Ten ciek wodny, który za mną widzicie, to jest rzeka Warta. Źródła rzeki Warty znajdują się w miejscowości koło Zawiercia w Kromołowie. Wypływają w pobliżu kapliczki, która jest tutaj postawiona niedaleko. Kapliczki świętego Nepomucena, patrona mostów. Kapliczka jest z przełomu XVI-XVII wieku i też związana jest z tym miejscem pewna legenda. Otóż źródło Warty wybiło, ponieważ według legendy rycerz, który stał na warcie w środku lasu, bardzo mu się chciało pić i wzniósł modły do Boga o to, żeby znaleźć wodę. No i cudownie, nagle w jego pobliżu wybiło źródło. No i stąd wzięła się Warta, a też postawiono tam potem kapliczkę. Druga legenda mówi, że to ten rycerz, który stał na warcie gdzieś tutaj w tych lasach, po prostu jego włócznia, którą trzymał w ręku, wyślizgnęła mu się podczas tych modłów i wbiła się w ziemię i w tym miejscu, w którym się wbiła, wytrysnęło źródło. Jakby nie było, rzeczywiście źródło jest. Trochę wydaje mi się wyschnięte, czy za zewnątrz go nie widać. Natomiast są dwa źródła. Jedno jest zachodnie, które tu koło kapliczki, a drugie wschodnie, koło szkoły w Kromołowie. Obydwa są oczywiście zakryte, nie widać ich. No i stąd się bierze, stąd wbijają źródła rzeki Warty. A jestem w tym miejscu źródeł Warty nie bez przyczyny. To jest początek i część pierwsza mojej wyprawy wzdłuż rzeki Warty, aż do jej ujścia do Odry. Cała Warta ma około ponad 800 km, więc pewnie i tak w ten weekend nie dam rady dojechać do końca rzeki. Planuję pokonać dzisiaj jakieś 200-250 km do rzeki Warty. Zobaczymy, co się uda. I jutro następne 200-250 km. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać w miarę cały przebieg rzeki. Postaram się jechać wzdłuż koryta rzeki jak najbliżej, często przecinając mostami albo promami, o ile będą czynne. Mam nadzieję, że ta wyprawa będzie bardzo ciekawa i się Wam spodoba. Także zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków. Ruszamy wzdłuż Warty. Do zobaczenia. No tak wygląda właśnie Warta. Parę kilometrów za Myszkowem już. O, wyraźnie to już widać, szeroka rzeka w miarę. O, tutaj mam do przejechania taki stalowy most. A, dam radę. Jakieś mnóstwo jest drzew. Widzę, że ślad jest nieoprzątnięty, dziki. Okej, no to co, pojedziemy. A tak wygląda Warta w okolicach Częstochowy. Troszkę węższa. Teraz w miejscowości Masłońskie nad zalewem Poraj. To jest pierwszy zalew, jaki jej tworzy Warta. Jesteśmy na wale. To wygląda cisza, spokój, nikogo nie ma.
kawałek za Częstochową. Częstochowie mały postój na posiłek. I teraz jadę szlakiem, no chyba rowerowym, ale bez zakazu. Wzdłuż Warty. No, widać, że to już szeroka rzeka. Piękne słońce, cieplutko, 14 stopni. Próbuję jechać dalej. Jesteśmy teraz w miejscowości Mstów, a to co widać, to jest Skała Miłości. I tutaj widać jest pasaż spacerowy nad Wartą. Warta płynie i my cały czas jedziemy wzdłuż Warty. Jesteśmy w miejscowości Kłobukowice. Znowu mijamy Wartę, przecinamy właściwie drewnianym mostem. Warta jest coraz bardziej dzika, rozlewiska się pojawiają, bagienka. Może się robi naprawdę fajnie. Tutaj widać jakieś wiaty po drodze. O, już można sobie tutaj odpocząć. To jakieś chyba spływy kajakowe się pojawiają na Warcie. Tam widać kajaki w dali. O, tam. No to co, jedziemy tutaj w prawo i dalej wzdłuż Warty. Jesteśmy teraz w Zakrzówku Szlacheckim. To jest most na rzece Warcie. Zalew mały. Tam po lewej stronie. O. I mamy elektrownię wodną. Dobrze. I zachód słońca. No i jestem nad Wartą, zaciszna miejscówka na skarpie, suchy las, tutaj piękny widok na Wartę, także tu dzisiaj zostajemy na odpoczynek, słońce już tam zachodzi. O. Także zaraz się będziemy rozbijali. No i tak wygląda moje obozowisko dzisiejsze. Wszystko przygotowane. Ciepło jest na razie jakieś 12-13 stopni jeszcze póki co. W lesie cieplej trzyma temperatura. No nic, trzeba się powoli brać do kolacji, jakieś ognisko, drzewo przygotować. Żeby się tutaj na noc dogrzewać. Check it. Check it.
Dzień dobry. Tak wygląda obozowisko o poranku. Pięknie. Warta. Słoneczko świeci. Ogrzewa. Taki poranek to jest super. To nadwarciańskie drogi. Tak to wygląda. Poranek. Już w drodze. Bardzo ładnie. A tutaj przede mną kolejny wąski mostek na rozlewiskach Warty. Muszę zobaczyć, co jest po drugiej stronie, żeby czasem tam nie został. Jest jeszcze jeden mostek. Tam jest ostatni mostek. Muszę zobaczyć, czy tam przejadę. Chyba się tu z kuframi zmieszczę. Zobaczymy. Jakieś podwórka. Okej, zobaczymy. Oto mały przystanek. Taki drewniany most na Warcie, w miejscowości Orczuchy. No tu Warta już bardzo szeroko rozlana. Plaża tutaj jest, można się pewnie wykąpać w lecie. I kto by pomyślał? Proszę, na Warcie też mini Niagara. Jadąc wzdłuż Warty można też napotkać takie lekko górskie krajobrazy. Bardzo ładnie. Piaszczyste drogi. Trochę challenge'u, ale dajemy radę. Także tamtą. No, jedziemy tam w kierunku miejscowości Troniny. Minąłem już Działoszyn. W Działoszynie puściłem drona nad pałacem, był zamknięty niestety. I teraz jadę dalej już Warty bokami. No dobra, zobaczymy co dalej. Jestem w miejscowości Załęcze Wielkie. To jest za Działoszynem. No i znowu kolejna przeprawa przez Odrę. Odra już jest bardzo szeroko rozlana. A jadę w tamtym kierunku teraz. Tu jest jakiś pomnik. Zaraz zobaczymy. I tam jadę. A tu mamy nieczynną przeprawę promową. Chyba taka pieszo-rowerowa.
zobaczymy. Tu drogi dalej nie ma, przez las idzie, ale wydaje się bardzo błotnista i dziurawa. Nie wiem, czy się nie wrócę do mostu na drugą stronę. Zobaczymy. No i już jestem na 205 km biegu rzeki Warty. Tam jest most nad Wartą. Ja jestem w miejscowości Krzeczów. No i w tej chwili stanąłem na nowy odpoczynek. To będzie koniec części pierwszej mojego wyjazdu. Po tych 205 km muszę wracać do domu. Natomiast niestety jakieś mam drobne kłopoty zdrowotne i wolę jednak już udać się w kierunku domu. Po drodze jeszcze mam jakieś punkty do zobaczenia, ale już zmierzam w kierunku Śląska. Cóż mogę powiedzieć o tym pierwszej części trasy? Piękne 205 km od Kromołowa, gdzie wystartowałem spod kapliczki świętego Nepomucena, czyli u źródeł Warty. W tej chwili jestem niedaleko Wielunia. Minąłem Myszków, Częstochowę, Radomsko, Pejęczno i od Częstochowy praktycznie do tego miejsca przepiękna dzika Warta, piękne bite drogi, szutry, gruntowe drogi, trochę piachów, piękne krajobrazy. Całą drogę mam zapisaną, mam GPX-a, którego umieszczę pod filmem. Każdy może sobie ściągnąć, może przejechać tą samą drogę. Myślę, że zdecydowanie warto, bo droga naprawdę warta wysiłku, jest piękna, krajobrazowa, terenowa, ale nie trudna terenowo. Można pojechać spokojnie większym motocyklem, bo obciążonym, także nawet ktoś, kto średnio potrafi się obsługiwać motocyklem w terenie, da spokojnie radę, a jest tego naprawdę warto. Ze mną tutaj gdzieś powinny być jakieś koniki. O, to są, biegają. Także tyle. Ja kończę w tym miejscu pierwszą część. Widzimy się w części drugiej. Mam nadzieję, że już niedługo. Tyle. Dzięki. Czołem.